Cześć wszystkim, z tej strony Metu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym specjalnym filmie na moim kanale. Nadeszła ta wiekopomna chwila i w końcu uzyskałem te 100 subskrypcji, czyli no, osiągnąłem mój pierwszy kamień milowy. Doszedłem do tej trzycyfrowej liczby, jaką jest właśnie stuwa. Teraz jest ogólnie 103 subskrypcje, jak to nagrywam. No i co? Chciałbym podziękować każdemu, kto zasubskrybował mój kanał, każdemu, co dał lajka pod filmami, za każdy komentarz, no i za ogólną aktywność na kanale. Oczywiście nie mógłbym tego zrobić bez was, nie mógłbym osiągnąć tej liczby, no bo ktoś musiał mnie zasubskrybować, nie? Żeby mieć tą właśnie liczbę, więc naprawdę bardzo dziękuję, jestem wdzięczny za to. I szczególnie jestem też wdzięczny za to, że pisaliście te komentarze takie motywujące. Gdyś miałem chwilę zwątpienia kilka razy już, myślałem, żeby zakończyć działalność na YouTubie. Pojawiły się przerwy, czy to miesięczne, czy to dwumiesięczne, czy to nawet takie krótsze. No ale jakoś się udało przez to przebrnąć. Udało mi się i tak osiągnąć tą, no, ten kamień milowy po prostu, czyli te 100 subskrypcji. I jeszcze mam dwie osoby, którym chcę bardzo szczególnie ogólnie podziękować. Pierwszą osobą jest Cypek Player. Gdyż ta osoba, czyli właśnie Cypek, mi pomógł zdobyć wiele subskrypcji, zaczął pisać. Fizo. On chyba zaczął oglądać mnie od metra 2033 Last Light. No i zaczął tam komentować. Pamiętam, jak on mówił, że nie wiedział, jak do mnie zagadać. No ale w końcu się udało. Dzięki niemu kilka osób mnie zasubskrybowało. No i jest on też bardzo aktywnym widzem. No i oczywiście też udało się nagrać z nim kilka odcinków. No i co? Jest ogólnie on spoko kolesiem. Fajnie się z nim nagrywa. I teraz kieruję tą wypowiedź do Cypka. I bardzo mi się naprawdę fajnie z tobą nagrywa i chcę nagrywać więcej z tobą. Dobra, druga osoba, której chcę podziękować, to Prawdziwy Przyjaciel, tak się nazywa na YouTubie. Prawdziwy Przyjaciel był na poprzednim live'ie z Gothica. No i dzięki niemu właśnie osiągnąłem tą liczbę 100 subskrypcji, bo zacząłem live'a od 94 subskrypcji i dzięki niemu doszło mi aż 7 subskrypcji, czyli to był mój nowy rekord na live'ie. No i ogólnie też wydaje się ta osoba spoko kolesiem, więc dziękuję ci bardzo za tą pomoc. No i może ten, uda mi się ciebie jakoś lepiej poznać, żeby na przykład, nie wiem, czy to, żeby pogadać sobie na Skype'ie, czy na Discordzie. Bo wiadomo, nie zawsze trzeba mieć takich znajomych namacalnych, to czy w sensie czasami nie potrafimy się spotkać twarzą w twarz z jakimś znajomym, ale takie osoby, które na przykład na internecie poznajemy, na przykład gadamy na Skype'ie, to też właśnie mogą być to dobrzy znajomi i dobrzy przyjaciele. I dobra, co ja chciałem zrobić na specjala właśnie na te 100 subskrypcji? Na początku myślałem, żeby zrobić sobie fajny moment z całego kanału, ale no niestety trochę ciężko by to było, bo teraz bym musiał wtedy wszystkie filmy pobierać swoje. No i musiałbym sobie przypominać, jakie tam były śmieszne momenty, a pewnie bym o niektórych zapomniał. Dlatego więc postanowiłem, że zrobię inny specjal, a mianowicie pokażę wam swój pokój, czyli właśnie tą moją tutaj przestrzeń życiową, gdzie nagrywam, gdzie gram, oglądam i tak dalej, i tak dalej. Tak więc z mojej strony to tyle jak na razie. No, widzimy się, jak będę pokazywał swój pokój, bo to będę nagrywał oddzielnie. Tak więc miłego oglądania. Teraz witam ponownie. Teraz wam pokażę mój pokój, czyli zrobimy sobie takie MTV clips betuchowe. Więc tak, tutaj są drzwi i tutaj są różne te, jak to się nazywa, kłódki, bluzy i tak dalej. Tutaj jest taki piesek, teraz wam pokażę. I to jest właśnie taki door stopper, czyli no, żeby zatrzymywał drzwi. Tutaj mamy jakąś pufę, jakieś te półeczki, rzeczy z Undertale, Flowey. Mam też tutaj wiatrak. No i różne tutaj właśnie takie rzeczy, typu na przykład samochodziki Hot Wheels, co sobie zbierałem kiedyś. Zostawiłem sobie trochę, żeby były po prostu, no,
jak to powiedzieć, no żeby sobie po prostu były. Tutaj mam wieżę Eiffla z Paryża, bo byłem w Paryżu, jakby ktoś chciał wiedzieć. Katedrę Notre Dame też z Paryża, no i Big Bena z Londynu. Są też dwie figurki z Terrarii i takie coś podobne do świeżaków z Biedronki. To są właśnie z Lidla, takie miałem. Nie były drogie, więc sobie kupowałem czasami. Tutaj mamy jakieś książki, One Punch Man mam na przykład. Nie wiem, czy to jakoś się... Jak to będzie wyglądać na filmie, jak to obliczyłem tą kamerę. Tutaj mam trylogię Metro 2033. Jeszcze nie skończyłem tego czytać, bo dosyć dużo stron jest. A tutaj mam karty Tarota z Undertale też. No więc jak widzicie, mam tutaj dużo przedmiotów z Undertale, ponieważ lubię tą grę bardzo. Tutaj mam gry na PlayStation 4 z takim właśnie, z taką wieżą. Tutaj figurki z Undertale i Undertale'owy artbook. Tutaj mam takie coś, taką figurkę. Swego czasu chciałem zrobić takie, grać w takie gry, gdzie mamy właśnie te figurki, rzucamy kośćmi i po prostu walczymy sobie z ludźmi. Gdzieś pieniążek spadł. I to jest właśnie taka gazetka o tym, o tych właśnie figurkach, jak malować i tak dalej. Tak to się na przykład prezentuje. Fokus dalej. Dawaj fokus mi. Dobra, nieważne. Dobra, to chowamy tutaj. I tak, tutaj mam kolejne dwie pufy. Zmiotkuję szufelkę, żeby było czystą. I tak, to właśnie taki... Ten właśnie worek jest to... Taki coś jak beanbag, ci właśnie, że możecie sobie na tym usiąść. Takie kartony są mało ważne. Szafa na ciuchy. Tutaj mam fajne pudełko z Nuka-Coli i tutaj mam właśnie różne słodycze. Mam tutaj fioletowego Deadpoola. Jakieś tam przybory. Mam czarodzieja, takiego jakby Gandalfa. Chociaż to nie jest Gandalf. No i swego czasu też zbierałem sobie takie figurki smoków. Zbierałem sobie takie figurki smoków. Teraz już nie zbierałem, sobie wstrzymałem właśnie tą kolekcję. I tego kolesia nie wiem właśnie skąd mam, ale pamiętam, że go dostałem chyba na urodziny kilka lat temu. Więc sobie po prostu tutaj jest. Tutaj są jakieś dokumenty i tutaj jeszcze nie wiem co tutaj to robi. To jest na właśnie, o, na rączki, żeby sobie trenować. I tak, przejdźmy teraz do tego miejsca. Tutaj jest moje łóżko z kocami i z poduszkami, które są właśnie przykryte kocami. I taka ciekawostka o mnie, ponieważ kiedyś miałem chyba kilkanaście poduszek na łóżku, bo lubuję się właśnie w poduszkach. Wiadomo, zawsze można sobie jakoś wygodnie usiąść, czy się położyć. A tutaj mamy Flauiego, taką wielką maskotę, która no, jest ręcznie robiona przeze mnie. Zobaczyłem sobie poradnik na YouTubie i zachwyciło mnie to i chciałem zrobić właśnie sobie takiego Flauiego. I zajęło mi to praktycznie 8 godzin tworzenie go, więc nie wiem czy to mało czy dużo. Sami możecie się zdecydować. Tutaj mam kolejną taką wielką pufę. Jakąś skrzynkę, napoje. No i jeszcze kosz na śmieci. I tutaj są różne tajemnice, tajemnice pod łóżkiem. Tak, tutaj jeszcze mam te plakaty z Undertale. Oczywiście, jak już mówiłem, bardzo się lubuję w tej grze. Tutaj mam plakat z Rickiem i Mortym, czyli z mojej ulubionej kreskówki. Plakat z Deadpoolem. No jakieś tam jeszcze półeczki. Tutaj mam flagę Brytanii z Londynu. Tutaj mamy notesik, jakieś mentosy, skittlesy, portfel, kulkę jakąś tam. I tutaj jeszcze coś mam, co to jest? Legitymacja ministranta i tutaj no, legitymacja lektora. Więc po prostu służyłem w kościele jako ministrant, a potem jako lektor. No taka ścierka jest, sobie słyszę. I tutaj mam te maskotki z Undertale kolejne. Jakiś zegar, który... No, zaraz zobaczycie, co się z nim stało, jeżeli go wyjmę. Ten zegar się trochę zepsuł, patrzcie, jak się wygięły te wskazówki, ale...
ale jest, więc... Więc jest. No, po prostu. Dobra. Dobra, to co teraz jeszcze? To ja wam pokażę jeszcze postaci tamtej. Tej. Mam chyba prawie wszystkie takie z tych główniejszych. Są one zrobione z takich koralików, które możemy sobie żelazkiem przyspawać ze sobą. Tutaj mam fotel, na którym sobie siadam i nagrywam. Potem tutaj mam kontrolery do PlayStation, jeden taki w kamuflażu i drugi z naklejką z Wiedźmina. Trochę mi się oderwało. Jakiś tam smok i dwie pary słuchawek. Po co dwie? Jedna mi się zgubiła i zamiast po prostu poszukać, kupiłem drugą, a potem się znalazła ta pierwsza para. No i chyba teraz przyszedł czas na najważniejszą część. No to nie jest najważniejsza część, to są po prostu moje prawidłowe laczki z Adidasa, z trzema paskami. I tak, to jest właśnie to, to jest moje stanowisko komputerowe, gdzie nagrywam. Więc zacznijmy może od jednostki centralnej, od komputera. Trochę się tutaj zakurzył. Dobra, potem to sobie umyję. Jest to komputer, no, customowy, niestandardowy. Zakupiłem sobie go na eBayu. Ma on obudowę Zalman. I tak, jakie on ma jeszcze specyfikacje? Ma, chwilkę zaraz tutaj zobaczę sobie. Ma tutaj taki procesor AMD FX 8350. Kartę graficzną ma chyba było to Asus Radeon HD 7770. To jest pudełko od starej płyty głównej, teraz mam lepszą, nie pamiętam się jak ona się tam nazywała. I to 16 GB RAM-u ma. To się trochę kurzuje, dobra. I co jeszcze tam mogę powiedzieć o nim? No, zintegrowana karta dźwiękowa. A to nie potrzebuję jakiejś lepszej karty dźwiękowej na razie, ponieważ mam Blue Yeti, który jest na USB, więc ma swoją kartę dźwiękową. Dobra, tutaj mam pudełko od swoich głośników. Tutaj są różne kable, mam tylko 3 na razie sloty na kable, ale potem myślę, że sobie kupię jeszcze większy przedłużacz. Tutaj macie, jak widać, gdakacza. Tam jest jakiś dyplom. I tak, tutaj są worki na śmieci, nożyczki, powerbanki, takie różne rzeczy. To są też jakieś różne pierdoły. Tutaj są różne gry i te filmy. The Walking Dead jest od sezonu pierwszego do sezonu siódmego. Saga Gothic, czyli właśnie kultowa gra, kultowe gry. Gothic 3 tutaj, proszę bardzo, wszystko jest. No i różne gry, które albo nagrywałem, albo będę jeszcze nagrywać. Tutaj jeszcze są na PlayStation. I tak, tutaj teraz odsunę sobie to krzesło. I tutaj mam właśnie te koraliki, zaraz wam to wyjmę i pokażę. Tak się one prezentują, mamy różne kolory i na takim czymś się to układa i potem się żelazko przykłada i się tam tworzy. To by to dla kolekcjonerów, gdzie na przykład grają w gry z pixelatu. Dobra, teraz nie mogę tego włożyć jakoś. Dobra, to już jest włożone. Tak, przejdźmy teraz sobie do mikrofonu. Tutaj jest oczywiście mój słynny Blue Yeti w czarnej edycji, może to pod światło wezmę to. Oje. I mam na razie taką podstawkę. Mam na tabolecie, na pudełku od krówek, no i na pudełku od tego procesora. Ale potem sobie kupię w przyszłości ramię do mikrofonu, więc będzie cudownie. I jak kładę sobie to na biurko właśnie ten mikrofon, no to niestety, ale jest gorszy dźwięk. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do blatu biurka, co się na nim znajduje. Jest to na początku klawiatura, nawet jest Kane Pro, co się podświetla. Mam tutaj jeszcze kolory dwa inne. Mogę sobie też wyłączyć te kolory. Ja zazwyczaj na czerwonym gram, bo jest to domyślny kolor, mi się nie chce zmieniać. Dodatkowo myszka, też nawet jest Kane Pro, to było właśnie w zestawie. Bardzo fajna jest ta myszka, ma 4 klawisze. 5 albo 6, jeśli wliczając to kółko, bo też można naciskać je.
No i mamy też podkładkę Nemesis Sun Vision. To też było właśnie w zestawie. Butelka wody. Na wszelki wypadek jakby mi zaschło w gardle. Zaraz mi chyba zaschnie. I teraz tak, tutaj mam właśnie ten nóż, który używałem do odpudełkowania zarówno kamery, jak i mikrofonu. Tak się on prezentuje ładnie. Rozchowajmy go, żebyśmy się nie pocięli. Dobra, później to zrobię lepiej. No, słuchawki Razer Kraken Pro. Wiem, że pokazywałem palce tutaj, zasłoniłem obiektyw palcem, ale dobra, nieważne. No tak się one prezentują, bardzo ładne, zielone. I fajnie nawet tu mają dźwięki. Fajnie się w nich słucha muzyki albo dźwięku z gry. Tutaj mam suwak do głośników. Taki tam notesik, gdzie sobie piszę czasami różne rzeczy. No i tutaj mam PlayStation 4 z naklejką z Wiedźmina. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dwa pendrive'y, kolejny smok. Tutaj mam właśnie dwa plakaty One Punch Mana. To jest ta nowo nabyta lampka, którą sobie używam, żeby oświetlić swoją kamerę. Teraz pokażę wam, jak ona działa. Patrz, jaka silna jest. To w sumie siła tej lampki zależy od żarówki, jaka jest właśnie. Tutaj mam jakiegoś kwiata, ale z więdu. Tu mam jeszcze jakiś taki obraz ze smokiem. I tu mam te głośniki i takie właśnie piny z Undertale też. Oj, tutaj jeszcze się krakersy schowały. No i został mi monitor do pokazania. No, monitor jak monitor, 27 cali. Zmieniają się tutaj tapety. Jest myszeczka. I co? I to by było chyba na tyle. Jeszcze wam pokażę moje prawilne laczusie. Super laczusie. No i jeszcze wam pokażę właśnie w taki sposób, jak to wszystko wygląda w moim pokoju. Ok, 360 stopni było. Tak więc tak. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że wiecie, jak wygląda mój pokój, bo może to was nutowało, jak to wygląda tutaj u mnie. No i co, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałami. No i wbijacie na grupę Gdakacznicy Petucha. Tutaj mamy naszego Gdakacza jeszcze. Wbijacie na grupę, bo on się wkurzy.